Hej, hej! Witam was w kolejnym odcinku. Tym razem, jak widzicie, znowu wcielamy się w rolę żołnierza. Jakie broń mamy? M16, pięści, pistolet. Dobra. Idziemy z pistoletem. O lol! Zbugowały się. Fuck. Jak ja lubię, kiedy zombiaczki się bugują. Tam był piękny pokaz headshotów. Fuck! Zaraziły mnie. Lol, jak ja nie lubię być zarażonym. Ale tak mówiłem wam chyba już... Albo i nie mówiłem. Zmniejszałem sobie poziom gry, bo za często ginąłem, to było... Niedobre. Tak ten zombiaczek. Fuck, znowu mnie zaraził. Okej. Przyznacie, że to jest proste. Teraz banalne proste. Skąd ty, gościu, tam się wziąłeś? Masz heada. Nie będę marnował dużo amunicji, bo amunicja, tak jak widzicie, tutaj bardzo często się... Bardzo szybko się zużywa. Medykamenty. Ammo. Już mam full ammo? Wow, chyba po raz pierwszy w tej grze. Hejo! Oh yeah. Czekajcie. Dobra. Tu nikogo nie ma. No i po co mi dajecie takiego... Taką mamo, skoro już mam full. Aha, tu jesteście. Chodź. Ach, jak ja lubię ich zabijać. To może z tego chapteru być więcej niż jeden odcinek. Ponieważ muszę wam się przyznać, że troszeczkę oglądałem tego. Z tej gry materiałów u innych osób. I niektóre chaptery właśnie mogą się składać. Nasz przyjaciel. Fuck, fuck, fuck. Aha, ogień, dobra, spoko. No co jest? Ej, gdzie wychodzicie? O nie, najpierw tego. Staram się być troszeczkę bardziej precyzyjny. No nic, tam widzimy kolejny żołnierz poległ. I to jest ta biblioteka, czy co? Mhm,
Stąd żeśmy przyszli. Musimy chyba wyjść gdzieś, nie? Gadamy tylko gdzie? Dobra, przeładowany. Nie tu. Tutaj gdzieś? Aha, tutaj. Fuck, ale mi się ścięło! Cholernie mi się ścięło. Nie Race, tylko Graves chyba. Tak, Graves. Nie ogarniam prawie w ogóle, co oni mówią. Ale mają taki fajny dźwięk wydają. Fuck. UPKM, motherfucker. Dobra, wszyscy nie żyją, spoko. Przynajmniej amunicję zostawili mi. Okej, tutaj wyjdę. Nie wyjdę tędy. Demet. Okej, tędy. Fuck! Fuck, LOL, ale mi HP zabrało. Damn it! Cóż, nie zawsze udaje się przeżyć. No cóż, widzimy się w kolejnym odcinku. Szkoda, że nie udało mi się przeżyć tutaj. Ale nic. Także trzymajcie się, do zobaczenia.